Witam, nazywam się Zygmunt Heiser i chciałbym porozmawiać o tej plamie na twojej koszuli. Ha, 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 żartowałem. Tak naprawdę to ja, Łukasz Korzonowski, zapraszam na Camp News. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Dziś znaleźliśmy się na drugich corocznych zawodach boulderingowych o nazwie Imadło Tarnogaju. Co to jest bouldering? Zobaczcie sami. Zapraszam. It ain't gonna be me. Jest to wspinaczka bez liny, na małe formy skalne. Tutaj widzimy odmianę halową. Z racji tego, że zawody łatwiej rozgrywać kali. Idea zawodów jest taka, że po pierwsze dobra zabawa. Ile lat pani trenuje i kogo pani już zdołała ze swoich znajomych zarazić? Ja wspinam się 19 lat i mam nadzieję, że zarażam wszystkich dookoła. Liczy się tutaj siła czy technika? Technika, u facetów siła. Prawdziwa siła techniki się nie boi. Lepiej wspinają się kobiety czy mężczyźni? Женщины, конечно, женщины, потому что у женщин очень красивые движения. Они плавные и припоминают движения кошек, красивых, элегантных животных. А мужчины в основном лазают очень грубо. Они сильные и они все делают очень динамично. И как бы, ну, с бицепсов только. Myślisz, że wygrasz? Nie, raczej kwestia rekreacji, zabawy. Zawody, zwłaszcza boulderowe, traktuję jako zabawę i trening, bo no, przede wszystkim wspinam się w skałach i w górach. Wspinanie to rozrywka intelektualna. Z tą jednak różnicą, że zmusza do myślenia nie umysł, a ciało. Dla Camp News Marta Krzyżanowska. Chciałem ostatnio sprawdzić, jak dojechać tramwajem na Psiepole. Ale zamiast tego znalazłem przepis na wyśmienite gofry z miotkiem. Właśnie zakończyliśmy spotkanie z panem profesorem Janem Miotkiem odnośnie drugiej części słownika polsko-polskiego. Wszystko odbyło się 20 listopada w salonie Empik Renoma. Dwa tomy słownika polsko-polskiego są zapisem rozmów z telewidzami programu Polonia. Programu zatytułowanego Słownik Polsko-Polski, w przeciwieństwie do moich takich książek jak Słowo jest w człowieku, odpowiednie dać rzeczy słowo, przez lata ze Słowem Polskim. Tam jest więcej takiego komentarza i naświetlenia historyczno-językowego. Moje tu informacje są krótsze, moje porady są krótsze, lapidarniejsze, zwięźlejsze. Tak bym określił charakter tej książki. Szybrzeszy nie chrząszcz, brzmi w czcinie grym, nie zginiesz leszcząc na wieczy. Jak liść niesiony przez powietrze, do celu płynie. Język obciąłczym czas, na głowie o mnie trafia. Nie wstydź się, ja nie strzępię języka, rzucając słowa do śmietnika. Sama stylistyka języka polskiego nie jest jakimś szczególnie porywającym tematem, ale kiedy pan profesor o tym mówi, to aż chce się słuchać. Znamy pana Miotka z telewizji, no i byliśmy ciekawe jak na żywo. I osobiście chciałyśmy właśnie zadać parę pytań odnośnie języka gimnazjalistów. Takiego szkraba go słucham, dlatego tutaj przychodzę. To jest moja główna autorytet, jeżeli chodzi o język. Każde spotkanie z panem profesorem Miotkiem jest naprawdę takim niezwykłym wydarzeniem dla każdego dawnego studenta, profesora, każdego nauczyciela.
polonisty, myślę, że każdego miłośnika języka polskiego. Jeśli ja na takim spotkaniu widzę młodych ludzi, to z całym szacunkiem dla moich rówieśników i starszych, no jest to dla mnie jakaś taka wielka, wielka radość, że ten zasiew no szeroko pojętej kultury języka, zainteresowania językiem, no przynosi jakiś plon. 14 i 15 grudnia będziemy nagrywać kolejne odcinki Słownika Polsko-Polskiego i zapraszam studentów Uniwersytetu Ekonomicznego na nasze nagrania. Jak tam się dostać, prosiłbym, żeby przesłać na naszego fanpage'a Słownik Polsko-Polski wiadomość. Chcę uczestniczyć na widowni. Myślę, że jeszcze znajdą się niespodzianki po programie, właśnie po nagraniach programu, ale to dla tych, którzy zechcą przyjść do nas. Wnioski, droga, rymuję po polsku, w języku Michaela Jacksona, Antygona, w nowym miastu, niedługo od stoku, da mi klawą, kurwi lopu, więc wnioski, droga, rymuję po polsku. Na koniec kawał. W pewnej wiosce pod Wrocławiem gospodarz miał kurnik, a w tym kurniku dużo, dużo kur. No ale niestety każdego wieczora przychodził lisek chytrusek i tak podjadał te kury. No i tak to się przewijało tygodniami, aż w końcu gospodarz stwierdził, dobra, to ja się zaczaję na tego liska i jak on przyjdzie, to go cap. No i jak powiedział, tak zrobił, siedzi w kurniku, przychodzi lisek, on go łapie i się pyta, ty, lisek, to ty mi te kury podjadasz? A lisek mówi, nie, nie, to nie ja. A tak naprawdę to był on, tylko kłamał. I tym jakże zabawnym żarcikiem zakończymy dzisiejszy Camp News. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać lajki, łapki w górę. Do zobaczenia.